Przeczytajmy z pierwszej księgi Mojżeszowej. Zuerst einen Vers aus 1. Mose 12. Najpierw z rozdziału 12. 1. Mose kapitel 12, Vers 8. Ósmy wiersz. Pierwsza Mojżeszowa 12:8. Stamtąd wyruszył w góry na wschód od Betelu i rozbił swój namiot. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Panu ołtarz i wzywał imienia Pana. Wir wollen zusammen eine Reise machen. Wspólnie razem odbądźmy podróż. Eine Reise an einen besonderen Ort. Podróż do szczególnego miejsca. Der Name des Ortes ist Betel. To miejsce nazywa się Betel. Betel bedeutet übersetzt Haus Gottes. Betel, jeśli przetłumaczymy, to brzmi to Dom Boży. Und bei unserer Reise nach Betel wollen wir lernen etwas über das Zusammenkommen als Versammlung. I w naszej podróży do Betel chcemy się nauczyć czegoś na temat zgromadzania się jako zgromadzenie. Wo zwei oder drei versammelt sind im Namen des Herrn Jesus. Gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia Pana Jezusa. Da wird auch heute noch etwas sichtbar von der Wahrheit vom Haus Gottes. I dziś jest jeszcze coś widzialne z tej prawdy o Domu Bożym. Hier an dieser Stelle sind wir zum ersten Mal in der Bibel in Betel. Tutaj, w tym miejscu, które przeczytaliśmy, po raz pierwszy w Biblii jest wymieniona ta miejscowość Betel. Eigentlich heißt dieser Ort hier noch gar nicht Betel. W zasadzie to tutaj, w tym miejscu, ta miejscowość jeszcze nie nazywa się Betel. Noch ist der Name dieses Ortes Luz. Ta nazwa tej miejscowości brzmi Luz. Erst in Kapitel 28 bekommt dieser Ort den Namen Betel. Dopiero w 28 rozdziale ta miejscowość dostaje nową nazwę Betel. Aber der Geist Gottes verwendet hier schon diesen Namen. Ale Duch Boży już tutaj używa tej nazwy. Und wir lernen eine große Lektion. I możemy tutaj nauczyć się wielkiej czy dużej lekcji. In diesem Kapitel ruft Gott Abraham heraus aus Ur in Chaldea. Tutaj w tym rozdziale Bóg powołuje Abrahama z Ur Chaldejskiego. Und was ist das Ziel Gottes? Jaki jest cel Boży? Das Ziel Gottes ist, dass er nach Betel kommt. Celem jest, aby on dotarł do Betelu. Und dass er in Betel einen Altar baut. I aby on w Betelu zbudował ołtarz. Und dass er dort den Namen des Herrn anruft. I aby tam wzywał imienia Pana. Gott hat uns auch herausgerufen, herausgerettet aus der Welt. Bóg i nas powołał, Bóg nas wyrwał ze świata. Galater 1, Vers 4. Galacjan 1, 4. Und was ist Gottes Wunsch für uns? Jakie jest życzenie Boże dla nas? Er ist, dass wir die Wahrheit vom Haus Gottes kennen. Abyśmy znali czy poznali prawdę o Domu Bożym. Und dass wir Anbeter werden. I abyśmy stali się tymi, którzy uwielbiają, byśmy byli chwalcami. Der Vater sucht solche als seine Anbeter. Ojciec szuka takich, którzy by go chwalili. Johannes 4. Jana 4. Dafür ruft Gott uns heraus aus dieser Welt. Dlatego Bóg wywołał, powołał nas z tego świata. Mit Abraham hat er dieses Ziel erreicht. Jeśli chodzi o Abrahama, to Bóg osiągnął z nim ten cel. Und Abraham baut hier seinen zweiten Altar. I Abraham buduje tutaj swój drugi ołtarz. Den ersten Altar baut er in Vers 7. Pierwszy zbudował w siódmym wierszu. Und dann baut er einfach dem Herrn einen Altar. I po prostu zbudował Panu ołtarz. Und dann baut er einen zweiten Altar bei Betel. I drugi zbudował w Betel. Und da steht am Ende von Vers 8, er rief dort den Namen des Herrn an. Końcówka ósmego wiersza, wzywał imienia Pana. Was bedeutet es, dass er den Namen des Herrn anruft? Co to oznacza, wzywał imienia Pana? Er hat etwas von dem Herrn erkannt. Rozpoznał coś o Panu, czy poznał coś o Panu. Von dem, was er ist. Kim on jest? Von dem, was sein Name bedeutet. Co oznacza jego imię? Er sagt nicht einfach danke für die Errettung. Nie powiedział tak po prostu, dziękuję ci za wybawienie. Sondern er betet Gott an über das, was er ist. Ale uwielbia Boga za to, kim on jest. Weil er etwas kennengelernt hat von Gott. Bo poznał, bo nauczył się czegoś o Bogu. Den Namen des Herrn. Imię Pana. Bei Abraham gab es auch ein Auf und Ab. U Abrahama też był czas taki jak sinusoida, w górę i w dół.
im weiteren Verlauf des Kapitels zieht er immer weiter nach Süden. Jeśli dalej będziemy czytali ten rozdział, to on poruszał się ciągle coraz bardziej na południe. Er entfernt sich von diesem Ort. Oddala się od tego miejsca. Er entfernt sich von Bethel, dem Ort des Altars. Oddala się od Betel, tego miejsca, gdzie wybudował ołtarz. I dochodzi aż do Egiptu. Ale to, co jest piękne, to to, że Abraham wraca. I jest jakby pełne odnowienie, odrodzenie. Przeczytajmy trzeci rozdział, trzeci i czwarty wiersz. Przepraszam, trzynasty rozdział, trzeci i czwarty wiersz. I wędrował, zatrzymując się na postojach z Negebu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Aj, do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz, tam wzywał Abraham imienia Pana. Abraham kommt zurück bis zu dem Ort, wo er losgegangen ist. Wrócił do miejsca, z którego wyszedł. Es ist eine vollständige Wiederherstellung. To jest pełne odnowienie. Und dann ruft er wieder den Namen des Herrn an. I znowu wzywa imienia Pana. Er kennt etwas von Bethel, on zna coś, jeśli chodzi o Betel, aber er kennt auch etwas von Ai. Ale też zna coś, jeśli chodzi o tą miejscowość Ai. Ai bedeutet übersetzt Trümmerhaufen. Ai, jeśli byśmy przetłumaczyli, to brzmi to kupa gruzu. Das bedeutet das Ende der eigenen Gedanken. To oznacza koniec własnych myśli. Das bedeutet das Ende der eigenen Wege. Koniec własnych dróg. In Bethel, im Haus Gottes geht es um Gottes Gedanken. W Betel, w Domu Bożym, jest mowa o myślach Bożych. Und nicht um meine Gedanken. A nie o swoich, naszych własnych myślach. Die eigenen Gedanken führten Abraham nach Ägypten. Jego własne myśli zaprowadziły go do Egiptu. Aber Gott führt ihn zurück nach Bethel. Ale Bóg zawraca go do Betelu. Und er ruft wieder den Namen des Herrn an. I znowu wzywa imienia Pana. In meinem Leben kann es sein wie bei Abraham. W moim życiu może być tak jak u Abrahama. Es kann sein, dass ich weggehe. Może być, że odejdę. Vielleicht sogar komplett. Może całkowicie odejdę. Aber vielleicht bin ich nur innerlich weg. Ale może tylko wewnętrznie ja odszedłem. Ich sitze noch da. Jestem jeszcze tu, siedzę tu. Aber innerlich bin ich weg. Ale wewnętrznie już mnie tu nie ma. Dann könnte es passieren, dass es nicht lange dauert, bis ich auch äußerlich weg bin. To może być tak, że nie będzie trwało długo, gdy i zewnętrznie mnie tutaj nie będzie. Odejdę fizycznie z tego miejsca. Aber Gott möchte uns Wiederherstellung geben. Ale Bóg chce dać nam to odnowienie, odrodzenie. Neue Freude in Bethel. Nową radość w Betel. Neue Freude am Herrn Jesus. Nową radość z Pana czy u Pana Jezusa. Davon haben wir eben gesungen. O tym właśnie śpiewaliśmy, dass wir ihn an diesem Ort erleben. Że chcemy Jego przeżywać w tym miejscu. Und dann werden die Herzen angezogen von ihm. I wtedy serca będą pociągnięte przez Niego. Und wir können wieder den Namen des Herrn anrufen. I będziemy mogli znowu wzywać imienia Pana na nowo. Wir gehen auf unserer Reise zu Kapitel 28. Przejdźmy teraz do 28 rozdziału. Und wir lesen Vers 10 bis Vers 19. Od 10 do 19 wiersza. Jakub zaś wyruszył z Berszeby i udał się do Haranu. A gdy przybył na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło i wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i zstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił, jam jest Pan, Bóg Abrahama, ojca Twego i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i w potomstwie Twoim wszystkie plemiona ziemi. A oto jam jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscem, a ja nie wiedziałem. Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba.
Wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał oliwy na jego wierzch i nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość ta nazywała się Luz. Jakob hatte seinen Vater betrogen. Jakub oszukał swojego ojca. Er hatte gelogen, hatte gesagt, ich bin Esau. Skłamał, mówiąc, że jestem Ezawem. Er hatte damit dem Esau den Segen geraubt. Ukradł Ezawowi błogosławieństwo. Es war Gottes Plan, dass Jakob den Segen bekommt. Boży plan był taki, że to błogosławieństwo miał otrzymać Jakub. Aber die Art und Weise, in der Jakob handelt, war böse. Ale sposób, w jaki zadziałał Jakub, był zły. Jakob muss fliehen. I Jakub musiał uciekać. Jetzt ist er auf diesem Weg. I teraz jest w drodze. Er hat die Dinge noch nicht in Ordnung gebracht. Te sprawy nie zostały jeszcze uregulowane. Er ist noch nicht in glücklicher Gemeinschaft mit Gott. Nie ma jeszcze tej szczęśliwej społeczności z Bogiem. Es wird noch über 20 Jahre dauern, bis er wieder in Gemeinschaft mit Gott zurückfindet. Będzie to trwało jeszcze ponad 20 lat, zanim znajdzie tą społeczność z Bogiem. Und trotzdem gibt Gott ihm einen Einblick in das, was man in Bethel erleben kann. A jednak, mimo to, Bóg daje mu wejrzenie w to, w jaki sposób w Betel można żyć z Bogiem, mieć tą społeczność z Bogiem. Jakob kann das nicht deutlich sehen. Jakub nie potrafi tego wyraźnie zobaczyć. Gott redet zu ihm in einem Traum. Bóg mówi, przemawia do niego we śnie. Und Jakob kann sich auch nicht darüber freuen. Jakub nie umie się z tego cieszyć. Im Gegenteil, er sagt, wie furchtbar ist dieser Ort. A wręcz przeciwnie, mówi, jakim lękiem napawa mnie to miejsce. Aber Gott in seiner Gnade begegnet ihm. Ale Bóg w swojej łasce wychodzi mu naprzeciw. Und ich möchte ein paar Punkte nennen, was man über Bethel lernt. I chciałbym wymienić kilka punktów, których możemy się nauczyć o Betel. Erstens, Jakob sieht eine Leiter. Po pierwsze, Jakub widzi drabinę. Von der Erde zum Himmel. Z ziemi do nieba. Und Engel Gottes steigen auf und nieder. I aniołowie wstępują i zstępują. In Bethel gibt es eine Verbindung zwischen der Erde und dem Himmel. W Betel jest połączenie między niebem a ziemią. Und es gibt eine Bewegung von der Erde nach oben. I jest ruch, można by powiedzieć, od ziemi do nieba. Und wir können sehen, es gibt eine Verbindung vom Himmel, eine Bewegung von oben nach unten. Ale też widzimy ten ruch z nieba na ziemię. Wir denken an die Zusammenkommen als Versammlung. I teraz pomyślmy o zgromadzenia, o zgromadzaniu się. Wenn wir zusammen sind zum Brot brechen, gdy schodzimy się, by łamać chleb, dann darf etwas von der Erde zum Himmel steigen. To wtedy coś z tej ziemi może wznieść się do nieba. Dank und Anbetung. Dziękczynienie i uwielbienie. Wir denken an das Zusammenkommen zur Wortverkündigung. Teraz pomyślmy o schodzeniu się na głoszenie słowa. Da gibt Gott einen Segen vom Himmel auf die Erde. Wtedy Bóg daje błogosławieństwo z nieba na ziemię. Er redet zu uns durch sein Wort. Mówi, przemawia do nas przez swoje słowo. Und wir denken an das Zusammenkommen zum Gebet. I teraz schodzenie się na modlitwę. Und wir finden beides. Tutaj mamy obie te rzeczy. Gebete steigen auf von der Erde zum Himmel. Modlitwy to jest to, co z ziemi wznosi się do nieba. Aber Gott im Himmel schenkt seinen Frieden für uns im Herzen auf der Erde. Ale Bóg daje nam swój pokój z nieba do naszych serc. Das zweite, in Bethel stellt Gott sich vor. Po drugie, Bóg w Betel przedstawia się. Vers 13, ich bin der Herr. 13 wiersz. Jam jest Pan. Gott möchte sich vorstellen in Bethel, dass wir ihn besser kennenlernen. Bóg chce się przedstawić w Betel, abyśmy go lepiej poznali. In Bethel finden wir die Antwort auf die Frage der Griechen. Herr, wir möchten Jesus sehen. W Betel mamy odpowiedź na pytanie Greków, którzy powiedzieli: chcemy widzieć Pana, chcemy widzieć Jezusa. Ein weiterer Punkt. Kolejny punkt. Gott spricht über das Land, das er Jakob schenken möchte. Bóg mówi o kraju, o ziemi, którą chce dać Jakubowi. In Bethel möchte Gott uns beschäftigen mit den geistlichen Segnungen, die wir in dem Herrn Jesus besitzen. W Betel chce Bóg, byśmy się zajmowali tymi błogosławieństwami, które posiadamy. Es geht nicht um eine soziale Botschaft. Tu nie ma mowy o tym, o tym socjalnym poselstwie. Es geht nicht um eine politische Botschaft. Tu nie ma mowy o polityce. Manchmal fahre ich mit dem Auto und dann kommt im Radio eine Kurzpredigt.
Czasem, gdy jeżdżę samochodem, to w radiu pojawia się takie krótkie kazanie. Und dann ist es oft ein politisches Thema. I bardzo często wtedy tam jest przekazywany polityczny temat. Womit möchte Gott uns beschäftigen in seinem Haus? Czym chce Bóg, byśmy się zajmowali w Jego domu? Mit dem Himmel und den Segnungen, die wir dort besitzen. Niebem i błogosławieństwami, które tam w niebie posiadamy. Ein weiterer Punkt. Kolejny punkt. Gott ermutigt in Bethel. Er gibt Verheißungen. Bóg pokrzepia w Betel, daje obietnice. Ich bin mit dir. Jestem z Tobą. Ich verlasse dich nicht. Nie opuszczę Cię. Und ich behüte dich. I będę Cię strzegł. In Bethel dürfen wir uns an die Verheißungen Gottes erinnern. Tutaj możemy przypominać sobie obietnice Boże. Ein weiterer Punkt. Kolejny punkt. In Bethel spricht Gott zu unserem Gewissen. W Betel Bóg przemawia do naszego sumienia. Ich will dich zurückbringen. Przywiodę Cię z powrotem. Jakob, du bist nicht auf einem guten Weg. Jakubie, Ty nie jesteś teraz na dobrej drodze. Du bist nicht in einem guten Zustand. Twój stan nie jest teraz dobry. Das sollst du sehen in meinem Licht in Betel. To powinieneś zauważyć w moim świetle, właśnie w Betel. Aber ich lasse dich nicht. Ale nie opuszczę Cię. Ich will dich zurückbringen. Przywiodę Cię z powrotem. All das teilt Gott mit. Das kann man erleben in Betel. To tym wszystkim dzieli się Bóg z nami, że to możemy przeżyć właśnie w Betel. Jakob kann sich nicht darüber freuen. Jakub nie potrafi się tutaj cieszyć z tego. Lag das an Gott? Czy to była wina po stronie Boga? Lag das an dem, was Gott in Betel schenken will? Czy to było winą tego, co Bóg chciał mu w Betel darować? Nein, es lag nicht an Gott. Nie, to nie była wina ze strony Bożej. Es lag an Jakob. To była wina Jakuba. Er stand in seinem Herzen nicht gut. To stan jego serca nie był dobry. A jednak odczuwa, Bóg tu jest. I on daje temu miejscu tą nazwę Betel. A co my odczuwamy w Betel? Bóg chce się tam objawić w łasce. Und er möchte, dass wir uns freuen in seiner Gegenwart. I chce, byśmy się cieszyli w Jego obecności. Jakob kommt noch einmal nach Bethel. Jakub jeszcze raz przychodzi do Betel. Und das wollen wir uns auf unserer Reise jetzt anschauen. I spójrzmy teraz w tej naszej podróży. Und da kann er sich freuen, Gott dort zu treffen. I wtedy już może się cieszyć, że spotkał tam Boga. Das ist Kapitel 35. 35 rozdział. Und wir lesen Vers 1 bis Vers 7. Od 1 do 7 wiersza. Potem rzekł Bóg do Jakuba: wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyście się i zmieńcie szaty wasze. Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. I oddali Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli, i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sychemu. A gdy wyruszyli, przyszedł od Boga strach na miasta okoliczne, tak że nikt nie ścigał synów Jakuba. I przyszedł Jakub do Luz, które jest w ziemi kananejskiej, to jest do Betelu, on i wszyscy jego ludzie. I zbudował tam ołtarz i nazwał to miejsce El Betel, bo tam objawił mu się Bóg, gdy uciekał przed bratem swoim. Und noch Vers 11. Jeszcze 11 wiersz. Potem rzekł do niego Bóg: jam jest Bóg Wszechmogący, rozradzaj się i rozmnażaj się, od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów i królowie wywodzić się będą od ciebie. Vers 15. I 15. Miejsce, gdzie Bóg z nim rozmawiał, nazwał Jakub Betel. Eben haben wir aus Kapitel 28 gelesen. Właśnie podobnie czytaliśmy w 28 rozdziale. Da träumt Jakob in Betel. Tam Jakub miał sen w Betel. Und Gott sagt ihm, ich bring dich wieder zurück an diesen Ort. I Bóg mówi, przywiodę cię z powrotem na to miejsce. Da wusste Jakob doch, wo Gott ihn haben wollte, oder? Przecież musiał wiedzieć, gdzie Bóg chciał, aby on się znajdował, prawda? So. Zurück an diesen Ort. Z powrotem w tym miejscu. Und trotzdem muss Gott ihm das noch mal deutlich sagen. A jednak jeszcze raz Bóg musiał mu to dobitnie powiedzieć. Und Gott in seiner Gnade tut das hier in 35 Vers 1.
I w swojej łasce Bóg mówi to do niego jeszcze raz w pierwszym wierszu. Mache dich auf. Wstań. Wende Energie auf. Użyj swojej energii. Und lass das hinter dir, lass das zurück, was dich stört. I to, co ci przeszkadza, odłóż, zostaw za sobą. Zieh hinauf nach Bethel. Udaj się do Betelu. Da, wo du Gemeinschaft haben kannst mit mir. Tam, do tego miejsca, w którym możesz mieć społeczność ze mną. Und dann sagt Gott nicht, mach mal einen kurzen Besuch da und dann geh wieder weg. I Bóg nie mówi, idź na to miejsce na chwilę i idź potem dalej w podróż. Er sagt, wohne dort. Bóg mówi, osiądź tam, mieszkaj tam. Sei dort zu Hause. Niech to będzie twój dom. Komme dort zur Ruhe. Dojdź tam do, albo bądź tam w twoim odpoczynku. Und Gott sagt, mache dort einen Altar. I zbuduj tam ołtarz. Wieder sehen wir diesen Wunsch Gottes. Znowu widzimy to pragnienie, to życzenie Boże. Er ruft heraus, mach dich auf. Wzywa go, wstań. Er ruft zu sich in seine Gegenwart. Wzywa go do tego, by był w jego obecności. Er sagt, da darfst du zu Hause sein. I mówi, tam możesz być w domu. Und da sollst du Anbeter sein. I tam masz być tym, który będzie, tam masz być tym chwalcą. Und tatsächlich Jakob macht sich auf. I faktycznie Jakub wstaje i udaje się. Jakob hat gelernt. Nauczył się. Und Jakob freut sich jetzt darauf, zu Gott zu gehen. I cieszy się z tego, że może iść teraz do Boga. Jakob hat ein Bewusstsein dafür, was die Gegenwart Gottes bedeutet. Jest teraz świadomym tego, co oznacza obecność Boża. Und Jakob weiß, es gibt in meinem Leben noch Dinge, die passen nicht in die Gegenwart Gottes. I wie, że w moim życiu są jeszcze rzeczy, które nie pasują do obecności Bożej. Aber die hindern ihn nicht länger zu Gott zu gehen. Ale te rzeczy nie przeszkadzają mu więcej, by udać się do Boga. Ale jest gotowy te wszystkie rzeczy odłożyć. I mówi, odłóżcie, usuńcie obcych bogów spośród siebie. Jak myślicie, jaki jest, albo czym jest ten obcy Bóg, który jest najbardziej rozprzestrzeniony? Ich glaube, der fremde Gott, der am weitesten verbreitet ist, ist der Eigenwille. Myślę, że to, co jest najbardziej rozprzestrzenione, to jest samowola. Gott sagt das in Verbindung mit Saul und Samuel. Bóg mówi o tym właśnie w tej historii z Saulem i Samuelem. Ich möchte das lesen aus 1. Samuel 15. Przeczytajmy to z 1. Samuela 15. Vers 23, die erste Hälfte. Dwudziesty trzeci wiersz. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność albo samowola w tym miejscu, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Der Eigenwille ist wie Götzendienst. Krnąbrność czy samowola jest jak bałwochwalstwo. Und das ist die Lektion für uns. I to jest właśnie lekcja dla nas. Tut die fremden Götter weg. Usuńcie obcych bogów spośród siebie. Die eigenen Gedanken über Gott. Nasze własne myśli o Bogu. Die eigenen Gedanken über den Gottesdienst. Nasze własne myśli, jak ma wyglądać służba Boża. Die eigenen Gedanken über das Zusammenkommen. Nasze własne myśli na temat zgromadzania się. Die müssen wir wegtun. To wszystko mamy odłożyć. Gottes Gedanken zählen. Liczą się tylko Boże myśli. Er hat sie uns aufgeschrieben in seinem Wort. Bóg zapisał nam te myśli w swoim słowie. Das zweite, Jakob sagt, reinigt euch. Drugi punkt, Jakub mówi, oczyśćcie się. Wenn wir in die Gegenwart Gottes gehen, sind wir im Selbstgericht. Jeśli idziemy, udajemy się do obecności, w obecność Boga, to jesteśmy w tym samoosądzaniu się. Vielleicht hatten wir einen bösen Gedanken. Może mieliśmy jakąś złą myśl? Vielleicht haben wir ein böses Wort gesagt. Może wypowiedzieliśmy coś złego? Vielleicht ist etwas anderes im Leben gewesen. Może coś innego się wydarzyło w naszym życiu? Wir bekennen es Gott und er vergibt es uns. Wyznajemy to Bogu i on nam przebacza. So reinigen wir uns durch Selbstgericht. I w ten sposób oczyszczamy się przez osądzając samego siebie. Und drittens sagt Jakob, wechselt eure Kleider. I trzeci punkt, Jakub mówi, zmieńcie szaty wasze.
Die Kleider sind das, was man nach außen an uns sieht. Szaty są obrazem, czy są tym, co widać na zewnątrz, na nas. Nicht nur der Stoff. Nie tylko chodzi o materiał, auch unsere Gewohnheiten, unser Auftreten, unser Verhalten. Ale również nasze przyzwyczajenia, nasz styl bycia. Und all das soll passen in die Gegenwart Gottes. I to wszystko ma być odpowiednie, pasujące do domu Bożego. Jakob weiß, wenn ich zu Gott in seine Gegenwart gehe. Jakub wie, że jeśli udaję się do obecności na spotkanie z Bogiem, dann muss ich passend sein für seine Gegenwart. To muszę być odpowiednim do jego obecności. Und Jakob und seine Familie sind gründlich in dem, was sie tun. I Jakub i jego rodzina są zasadniczy w tym, co czynią. Sie tun die fremden Götter nicht nur in den Keller, damit sie sie hinterher wieder rausholen können. I nie chowają tych obcych bogów do piwnicy, aby sobie je później wyciągnąć. Sondern sie vergraben sie unter der Terebinte, die bei Sichem ist. Ale zakopali je pod dębem koło Sychemu. Das ist die erste Beerdigung in diesem Kapitel. To jest ten pierwszy pogrzeb w tym rozdziale. Die fremden Götter werden vergraben. Te obce bożki są zakopane. Die zweite Beerdigung ist die Beerdigung von Deborah. Drugim pogrzebem jest pogrzeb Debory. Die dritte Beerdigung ist die von Rahel. I trzeci Racheli. Und die vierte Beerdigung ist die von Isaak, ganz am Ende des Kapitels. I czwarty jest Izaaka. Ja, Jakob ist gründlich. Jakub jest zasadniczy. Jakub jest dokładny. Er ist entschieden. Jest zdecydowany. Und er macht sich auf und geht nach Betel. I zbiera się i idzie do Betel. Und was findet er in Betel? A co znajduje w Betel? Er findet nicht nur einen Ort mit einem besonderen Namen. Nie tylko, że znajduje miejsce ze szczególną nazwą, er findet Gott selbst. Znajduje samego Boga. In Hosea 12 lesen wir das. W Ozeasza 12 widzimy to. In Betel fand er ihn. W Betel go odnalazł. Jakob findet seinen Gott. Jakub znalazł swojego Boga. Er findet zurück in die Gemeinschaft mit Gott. I znalazł tą drogę do społeczności z Nim. Und deswegen gibt er diesem Ort noch einen besonderen Namen. I dlatego ta miejscowość otrzymuje szczególną nazwę. Er nennt ihn El Betel. Nazywa to miejsce El Betel. Das bedeutet Gott des Gotteshauses. Bóg domu Bożego. Und das ist es, worauf es ankommt. I właśnie to jest to, o co chodzi. Dass wir das erleben. Gott zu begegnen. Abyśmy przeżyli to spotkanie z Bogiem. Gott kennenzulernen. Abyśmy poznali Boga. Den Herrn Jesus zu sehen. Abyśmy widzieli Pana Jezusa. In Johannes 20 wird das illustriert. W Jana 20 jest to właśnie nam zilustrowane. Die Jünger sind zusammen auf dem Obersaal. Uczniowie są razem zebrani w górnej sali. Und dann erleben sie, dass der Herr Jesus in die Mitte tritt. I mogli przeżyć to, że Pan Jezus stanął po środku. I na koniec oni mogli powiedzieć: widzieliśmy Pana. Dort offenbart sich Gott dem Jakob. Tam objawia się Bóg Jakubowi. Er sagt ihm seinen Namen, ich bin Gott der Allmächtige. I mówi mu swoje imię: Jam jest Bóg Wszechmogący. Und das gibt Jakob Kraft. I to dodaje siły Jakubowi. Die Gemeinschaft mit Gott in Betel. Ta społeczność z Bogiem w Betel, dass er Gott an diesem Ort besser kennenlernt. Że on w tym miejscu lepiej poznaje Boga. Das gibt ihm Kraft, all das Schwere zu erleben, was weiter auf seinem Lebensweg passiert. To dodaje mu siły, by przeżyć dalej to, co się wydarzy na drodze jego życia. Das war ein Schock für ihn, dass Rahel starb. To było szokiem dla niego, że Rachela umarła. Er hatte diese Frau so geliebt. A on przecież ją tak bardzo miłował. 14 Jahre hatte er für sie gearbeitet. 14 lat za nią pracował. Er hatte sich nicht immer gut ihr gegenüber verhalten. I nie zawsze zachowywał się dobrze wobec niej. Er war zornig geworden. Zezłościł się. Aber er hatte sie geliebt. Ale kochał ją. Und jetzt muss er sie hergeben. I teraz musi ją oddać.
Und doch hat die Glaubenskraft, in diesem schweren Moment seinem Sohn den Namen Benjamin, Sohn des Glücks, zu geben. A jednak ma tą siłę, by temu synowi dać imię Benjamin, syn szczęścia. Woher hat Jakob diese Kraft? Skąd ma Jakub tą siłę? Durch die Begegnung mit Gott in Bethel. Przez to spotkanie z Bogiem w Betel. Wir dürfen diese Begegnung mit Gott auch heute haben. To spotkanie z Bogiem możemy mieć i dzisiaj. Da, wo wir seine Gegenwart in seinem Haus aufsuchen. Tam, gdzie szukamy Jego obecności w Jego mocy. Da möchte er uns begegnen. On chce wyjść nam naprzeciw. Und uns Kraft geben für den Glaubensweg. I chce dodać nam siły na drodze naszej wiary. Ich möchte auf unserer Reise nur noch zwei Verse lesen. I w tej naszej podróży chciałbym jeszcze dwa wiersze przeczytać. Und ich möchte Folgendes dazu sagen. I następujące słowa chciałbym powiedzieć do tego. Vielleicht denkst du, aber es ist heute alles so schwierig geworden mit Bethel. Może sobie pomyślisz, w dzisiejszych czasach wszystko się tak skomplikowało, jeśli chodzi o Betel. Es gibt so viele christliche Gemeinden. Jest tak wiele chrześcijańskich społeczności. Es gibt so viele Gruppen. Jest tak wiele różnych grup. Manches ist schwierig geworden. Wiele rzeczy stało się trudniejszymi. Ist das überhaupt noch möglich, Betel zu kennen und zu erleben? Czy to w ogóle jeszcze jest możliwe, by poznać Betel, by przeżyć Betel? Ich möchte jetzt zwei Stellen lesen aus der Zeit der Richter. I dwa miejsca przeczytajmy z czasów sędziów. Und da gibt es einmal eine Frau. I tam jest raz wymieniona pewna kobieta. Und da gibt es einen Mann. I pewien mężczyzna. Und beide kennen Betel und den Segen, der mit Betel verbunden ist. I oboje znają Betel i to błogosławieństwo, które z tym jest związane. Wir sind hier auch zusammen mit Brüdern und Schwestern. Jesteśmy tutaj zgromadzeni razem z braćmi i siostrami. Und das, was wir im Blick auf Betel überlegt haben, i to, co, nad czym rozmyślaliśmy, jeśli chodzi o Betel, ist nicht nur eine Sache für die Brüder. To nie jest tylko rzecz czy sprawa braci. Ist nicht nur eine Sache für die Männer. To nie jest tylko sprawa mężczyzn. Ist auch ein Thema für die Schwestern. To jest również temat dla sióstr. Auch ein Thema für die Frauen. Również temat dla kobiet. Wir haben das eben in Kapitel 35 gesehen. To, co mogliśmy właśnie widzieć w 35 rozdziale. Es ist wahr, Jakob ergreift die Initiative. To tak jest, że to Jakub rozpoczął tą inicjatywę nachdem Gott ihn gerufen hat. Po tym, gdy Bóg go wezwał. Aber seine Frauen und seine Kinder, sie kommen gerne mit. Ale jego żony, jego dzieci chętnie poszły razem z nim. Zuerst eine Frau. Najpierw kobieta. Richter, Kapitel 4, glaube ich. Richter 4, Vers 4 und 5. Księga Sędziów, 4 rozdział, 4 i 5 wiersz. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. Siadywała ona pod palmą Debory pomiędzy Ramą a Betelem na Pogórzu Efraimskim i synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Eine schwierige Situation im Volk Gottes, eine schwierige Zeit. Trudny czas, trudna sytuacja pośród ludu Bożego. Aber Deborah kennt Betel. Ale Deborah zna Betel. Und sie wohnt dort. I mieszka tam. Sie wohnt unter dieser Palme. Mieszka pod tą palmą. Da findet sie Ruhe und Schatten. Tam ma spokój i cień. Und diese Palme ist zwischen Rama und Betel. I ta palma jest pomiędzy Ramą a Betel. Rama bedeutet übersetzt Höhe. Rama, tłumaczenie znaczy wzgórze. Hügel oder Höhe. Wyniesienie. Und Betel, Haus Gottes. I Betel, Dom Boży. Und Deborah kennt diese beiden Wahrheiten. I Deborah zna dwie te prawdy. Persönliche Gemeinschaft mit Gott in Rama. Osobista społeczność z Bogiem w Ramie. Und Gemeinschaft mit Gott im Haus Gottes. I społeczność z Bogiem w Domu Bożym. Und so ist sie zum Segen für das ganze Volk. I tak ona jest błogosławieństwem dla całego ludu. Sie zieht nicht umher. Nie przeprowadza się, nie krąży wokół. Sie bleibt an ihrem Platz. Ona pozostaje na swoim miejscu. Die Menschen kommen zu ihr. I ludzie przychodzą do niej. Sie ist ein Segen im Volk Gottes
ohne dabei ihren Platz als Frau aufzugeben. Ona jest błogosławieństwem dla ludu Bożego, jednocześnie zajmuje to miejsce kobiety pośród ludu Bożego. Zum Schluss aus 1. Samuel 7. Na koniec 1 Samuela 7. Der letzte Richter. Ostatni sędzia. Kapitel 7, Vers 15 bis 17. 15 do 17. A Samuel był sędzią w Izraelu przez całe swe życie. Corocznie wychodził do Betelu i Gilgalu i Mispy i odprawiał sądy nad Izraelem we wszystkich tych miejscowościach. Potem wracał do Ramy, ponieważ tam był jego dom i tam sądził Izraela. Tam też zbudował ołtarz Panu. Ciągle jest ciężki, trudny czas dla ludu Bożego. Ta skrzynia przymierza, nie było jej. Nie była w tym namiocie zgromadzenia w Silo. Ale Samuel zna Betel, dom Boży. I zna Gilgal, miejsce samoosądzania się. I zna Mispę, czyli tą wieżę strażniczą. Warten auf die Hilfe des Herrn. Czekanie na pomoc Pana. Warten darauf, dass er kommt. Czekanie, oczekiwanie na to, że On przyjdzie. I również Samuel zna Ramę. Tam jest jego dom. W tej osobistej społeczności z Bogiem. Nie, nie ma takiego czasu, który byłby zbyt ciemny, zbyt mroczny, aby nie można było poznać Betel. Und wollen wir Brüder wie Schwestern. I chciejmy, bracia i siostry, ein Verständnis haben für Betel. Mieć zrozumienie, czym jest Betel. Damit wir mit Freude Gott begegnen in seinem Haus. Abyśmy z radością wychodzili naprzeciw Bogu w Jego domu. Und den ganzen Segen seiner Gegenwart erfahren. I byśmy mogli doświadczać całego błogosławieństwa, które On daje. Gott sei Dank ist das bis heute möglich. Niech Bogu będą dzięki, że po dziś dzień jest to możliwe. Nasieniem złotym.